Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam majowo. Wciąż mamy ten cudowny miesiąc maj, miesiąc wiosny, miesiąc życia, miesiąc poświęcony Matce Bożej, miesiąc matur, miesiąc pierwszych komunii świętych. Po prostu miesiąc, który na pewno wnosi w nasze życie tak bardzo wiele nadziei i tak bardzo właśnie tej zieleni, która jest też symbolem nadziei. Obserwujemy przyrodę, podziwiamy ją. Ona nie tylko budzi się do życia, ale już ubudziła się do tego życia i my wraz z nią też powinniśmy to uczynić, kochani. No właśnie, wciąż mamy czas pandemiczny, chociaż te zaostrzenia czy obostrzenia troszeczkę są łagodniejsze, ale bądźmy ostrożni, pamiętajmy o dystansach, pamiętajmy o tym, co właśnie chroni i nasze zdrowie, i nasze życie, jak też zdrowie i życie naszych bliźnich. Kochani, mamy tę świadomość, że zbliżamy się do końca okresu wielkanocnego. Tak, ten okres wielkanocny zakończy się już dokładnie od dzisiaj, za tydzień. Będzie to niedziela Zesłania Ducha Świętego, o czym w następnym programie. A dzisiejsza niedziela, jest to siódma niedziela wielkanocna, jest niedzielą, która ma w sobie taki akcent bardzo uroczysty, a mianowicie jest to niedziela w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa. To właśnie dzisiaj Chrystus po 40 dniach odchodzi do nieba, na oczach apostołów odchodzi do nieba nie po to, żeby zostawić ich sierotami czy nas sierotami, ale odchodzi po to, żeby przygotować, jak sam podkreśla, nam miejsce. Do roku 2004 uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodziliśmy dokładnie 40 dni po zmartwychwstaniu, a w roku 2004 prymas Józef Głęb przeniósł tę uroczystość na najbliższą niedzielę, czyli na siódmą niedzielę, co właśnie już przeżywamy od kilkunastu lat. Kochani, właśnie Chrystus odchodzi do nieba, ale zanim odszedł do tego nieba, jak wiemy, był na ziemi 40 dni i te 40 dni to był taki czas, kiedy tu ukazywał się apostołom, ukazywał się wielu innym ludziom, a na koniec, jak podkreśla święty Paweł, ukazał się jemu jako poronionemu płodowi. To właśnie te 40 dni to uzupełnianie nauki, to rozmowa z apostołami, to przekonywanie apostołów o tym, że on żyje, przekonywanie, ukazywanie się, pokazywanie choćby świętemu Tomaszowi przebitych rąk czy przebitych nóg, bo byli tacy apostołowie, którzy zwątpili, którzy załamali się po przeżyciu Wielkiego Piątku. Dlatego też Chrystus od razu nie idzie do nieba, ale jest właśnie na ziemi, żeby tą swoją obecnością ubogacić ich i przekonać, że on żyje, że on zmartwychwstał, że nie było żadnej kradzieży ciała, że nie było żadnego jakiegoś tam innego spisku czy podstępu, ale po prostu, że on dnia trzeciego zmartwychwstał, zerwał więzy śmierci, piekła i szatana. Kochani, jeżeli chodzi o wniebowstąpienie Chrystusa, to wiemy, że Chrystus wstępuje na Górze Oliwnej. Tam dokonuje się właśnie ten wielki cud, Góra Oliwna. Tam też pamiętamy, Chrystus modlił się w Wielki Piątek, tam też modlił się do swojego Ojca, a Góra Oliwna znajduje się około 1 kilometra od świętego miasta Jeruzalem. I właśnie na tej Górze Oliwnej dokonuje się właśnie to cudowne Jego odejście. Posłuchajmy Ewangelii na tę właśnie dzisiejszą uroczystość, na tę dzisiejszą niedzielę. Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w Jego imię głoszone będzie nawrócenie oraz odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście tego świadkami, oto ześlę wam obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostaniecie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii, podniósłszy ręce, błogosławił ich, a gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Właśnie, drodzy Państwo, Chrystus odchodzi do nieba, Chrystus przed tym odejściem błogosławi apostołów, jak słyszeliśmy, błogosławi ich, podnosi swoje ręce i tymi Bożymi, Chrystusowymi rękami dokonuje tego właśnie bardzo ważnego czynu, bardzo ważnego aktu, czyli błogosławieństwa, jest takiego życzenia i takiej mocy, żeby
żeby oni pozostając, pozostali odważni, pozostali mocni, o czym będzie też w następną niedzielę, w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Oni oddają Mu pokłon, czyli żegnają się w jakiś sposób z Nim, chociaż tak naprawdę nie żegnają się, ale mówię Jemu do widzenia w niebie, prawda, bo pożegnanie ma do siebie, że już nie ma nadziei na następne spotkanie. Tutaj to raczej słowo powinno brzmieć do widzenia w niebie. I z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Zobaczmy, byli to ludzie modlitwy, byli to ludzie wielkiej wiary, a ta wiara została umocniona poprzez to, że On im pokazywał się, że On z nimi spotykał się, że On z nimi spożywał pokarm, że On z nimi rozmawiał, że ich przekonywał, że żyje, że Jego obecność, że Jego ukazywanie się to żadna jakaś fata morgana, żadna jakaś iluzja, ale po prostu rzeczywistość, ta rzeczywistość realna. Kochani, dzisiaj właśnie wpatrujemy się jak apostołowie w niebo, dzisiaj patrzymy w to niebo nie w sensie kosmicznym, nie w sensie przestrzeni, ale w sensie naszego doczesnego i naszego takiego wiecznego przebaczenia. Tak jak apostołowie uwierzyli w to niebo i widzieli to niebo wtedy, kiedy Chrystus do niego odchodził, tak samo właśnie my wierzmy w to niebo, wierzmy w to niebo. Jeżeli wierzymy w Chrystusa, jeżeli wierzymy w Chrystusowi, to wierzmy też w to, co On do nas powiedział, a On do nas powiedział wyraźnie: idę, żeby wam przygotować miejsce. Ale pamiętajmy też o tym, że Chrystus, odchodząc do nieba, jak już powiedziałem, nie pozostawia nas sierotami, ale pozostaje wśród nas w Eucharystii, pozostaje wśród nas w Komunii Świętej, pozostaje wśród nas w Słowie Bożym, w Ewangelii, pozostaje wśród nas zawsze wtedy, gdy gromadzimy się w Jego imię. Wyraźnie mówi: tam, gdzie dwaj lub trzej jest zgromadzonych w moje imię, tam ja jestem zawsze pośród nich. Kochani, módlmy się o to, byśmy zawsze gromadzili się w imię Chrystusa, więc w imię miłości, w imię prawdy, w imię tego, co jest najważniejsze dla nas jako ludzi wierzących w Niego i ludzi wierzących Jemu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, majowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.